Maja Ostaszewska znana jest Polakom nie tylko jako znakomita aktorka, ale również zaangażowana społecznie aktywistka. Gwiazda często korzysta ze swej popularności, aby nagłośnić ważne sprawy i pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Nieobce są jej również kwestie obyczajowe. Przy okazji długiego weekendu Ostaszewska zamieściła na Instagramie zdjęcie będące manifestem przeciwko nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn. Aktorka zapozowała do zdjęcia z plaży bez górnej części bikini. Naturalnie jej biust został strategicznie ukryty za podwiniętymi nogami. Aktorka zaznacza jednak, że tym drobnym gestem chce przyłączyć się do walki o większą swobodę na polskich plażach. Ostaszewska przy robieniu zdjęcia zainspirowała się kampanią, do której dołączyła też między innymi aktorka Ewa Skibińska. Wczoraj ruszyła bardzo fajna społeczna i oddolna akcja topfreedom.pl, której twórczynie upominają się o równość do odsłonięcia klatki piersiowej wszędzie tam, gdzie połowa społeczeństwa ma do tego prawo, w tym na plaży. O nieseksualizowanie kobiecego ciała. O szacunek dla każdego ciała. Akcję można uznać za swego rodzaju polską odpowiedź, albo raczej kontynuację zachodniego Freedenypel, który z każdym rokiem zyskuje w Europie coraz więcej zwolenników. Takie myślenie jest mi bardzo bliskie, więc polecam kampanię waszej uwadze. Sama mam dosyć udawania, że na przykład nie istnieje coś takiego jak kobiece sutki. Cyrku wokół tak naturalnego zjawiska jak karmienie piersią.